przyleciałem do Hanoi z Saigonu, jest 2 godziny lotu. Kosztowało chyba 70 albo 80 dolarów. Było dość drogo, bo miałem walizkę. Teraz z plecakiem kosztowałoby dużo taniej. Apartament, który wynająłem, zorganizował mi transport, więc na lotnisko czeka na mnie szofer. Lotnisko nie jest w sumie daleko od centrum Hanoi, ale facet błądzi chyba z 1,5 godziny. Adresy wietnamskie są tak zagmatwane, że nawet taksówkarze nie wiedzą, o co chodzi. Sam apartament, takie małe studio w sumie na 5 piętrze. Miała nawet małą kuchnię, z której nie korzystałem. Łazienka była dość obszerna, nawet pralkę miała. Kosztowało jakieś 25 dolarów na noc. To dość drogo, teraz bym tyle nie wydał. Łóżko było standardowo twarde, ale dla mnie wygodne. Najważniejsza dla mnie była lokalizacja w samym centrum starego miasta. Na dole po lewej stronie jest targ rybny i mięsny co wieczór. A po prawej jest jedna z najlepszych restauracji pho, który zjadłem pierwsze pho w Wietnamie za całe 35 tysięcy dongów, czyli jakieś 5,50 zł.